Zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń, co sobie pan życzy. Tu proszę bardzo kalendarz. Tu panu życzenia jeszcze złożymy. Tutaj, żeby było. Syn mi zrobił niespodziankę. To 18? Urodziny? No prawie. Proszę bardzo. Plus tutaj jeszcze książkę i tu vouchery pan też na mecz ma, także to, żeby się życzenia spełniły wszystkie, to najważniejsze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie rozmawiałem z żadnym trenerem w Krakowie. Tym razem faktycznie, no pierwszy raz. Nie wiem, czy jeszcze będę miał kiedyś okazję. I prezent nieprzypadkowy, ponieważ jest pan wieloletnim kibicem. Wieloletnim to myślę nawet za małe słowo, żeby opisać pana staż, jeżeli chodzi o kibicowanie Krakowi. Proszę powiedzieć, kiedy to się zaczęło, jeżeli możemy zarysować takie daty i oczywiście dlaczego Krakowia? No zaczęło się dość dawno, no to był gdzieś przełom lat 40. i 50. Jeszcze nie chodziłem do szkoły nawet, ale ojciec mnie ciągnął na mecze. Początkowo głównie, ponieważ pochodzi z Górnego Śląska, więc jak ruch przyjeżdżał do Krakowa, no to wtedy chodziliśmy nie tylko na Krakowie, ale wtedy przecież w lidze były i Garbarnia była, już nie mówię o Wiśle, ale i o WKS, Wawel obecny. No i najbliżej mieliśmy, ja się zresztą urodziłem prawie przy stadionie, to było około 200 metrów może w linii prostej, na Półwsie Zwierzynieckim, nie wiem czy wszyscy wiedzą gdzie to teraz jest, ale w każdym razie w tej okolicy. Także z okien domu było widać stadion, właściwie boczne boisko, potem wał, a za tym wałem był dopiero stadion. No i tak się zaczęło, tylko że no, wtedy nie było Krakowi, tylko Ogniwo. Bardzo się dziwiłem, że ludzie na stadionie krzyczą Krakowia, a pod zegarem pisze Ogniwo. I czemu to Ogniwo? Ojciec mi tam usiłował tłumaczyć, ale wtedy to jeszcze nie docierało, byłem za mały na to. No, także gdzieś w tej chwili będzie, jeśli nie w przyszłym roku, to za dwa lata, około 70 lat jak chodzę. 70 lat, czyli wiele wspomnień. Gdyby mógł pan wybrać takie jedno bądź dwa takie najbliższe sercu wspomnienia? No w każdym razie na pewno pamiętam jeszcze piłkarzy, którzy byli mistrzami Polski z 1948 roku. Wtedy to nie było, to było ci młodsi, no, Glimas, Mazur, Kolasa. To tych już potem pamiętam, bo oni grali już jeszcze początkiem lat 50. Może nawet dłużej. A tak, no to były przeżycia, były ogromne przeżycia, gdzie na stadionie się mieściło 30 czy ponad 30 tysięcy ludzi. Jak się przyszło za późno, to się kompletnie nic nie widziało, tylko same odgłosy meczu. Zupełnie inaczej ta piłka wtedy wyglądała. Przede wszystkim warunki no dzisiaj nieporównywalne, na czym i czym grają obecni piłkarze, a jak to wtedy wyglądało. Ja w sumie nie zapytałem przypadkowo, ponieważ pan również aktywnie od lat prowadzi Kronikę Krakowi. Skąd pomysł na taką formę zbierania informacji o naszym klubie? No to znaczy jest to zupełnie prywatna sprawa. Robię to na podstawie dostępnych książek, gazet, starych gazet, Wikipedii też. No i zbieram. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że mam opisanych 4790 meczów w Krakowie, łącznie z tym przedwczorajszym czy wczorajszym z kadrą. Wiem, że na pewno są jeszcze braki. To z okazji pana jutrzejszego jubileuszu nie sposób nie zapytać o jedno takie marzenie związane z Krakowią. No to ja czekam na to już te 70 parę lat, żeby była mistrzem Polski, ale nie wiem, czy doczekam. Super, dziękuję serdecznie i życzymy wszystkiego najlepszego.